Po odbyciu roku pobytu w Niegowici, gdzie był takim księdzem pomocniczym, i odbyciu dłuższego pobytu za granicą, zaczął pracować w kościele świętego Floriana. I tam ogłosił, że będzie miał wykłady z metafizyki, co mnie i moje koleżanki bardzo interesowało. I chodziliśmy na to. No i tak, szczególnie te koleżanki doszły do wniosku, że żeby warto z nim porozmawiać, żeby lepiej się zapoznać, lepiej zrozumieć to, co on mówi, i żeby go poprosić, żeby z nami chwilę porozmawiał. No i one to załatwiły, on nas zaprosił do siebie. Jak dziś pamiętam, proszę pana, weszliśmy taką malutką bramką, tam pomiędzy kościołem a kamienicami, jest do dziś dnia. On tam miał na górze pokoik i tam u niego byliśmy dość długo, bo on był tak ciekawą osobą, że przyjemnie się z nim rozmawiało. Może nawet nie było to grzecznie, żeśmy za długo u niego siedzieli. To był właściwie pierwszy kontakt, kiedy taki bliższy z nim. No a ja zawsze jakoś sobie ceniłem to, jeśli była możliwość chodzenia na jakieś wykłady, które podnoszą zakres wiadomości z religii, bo to mi kładł do głowy mój proboszcz w Mościcach, że nie można samemu studiować i rozwijać swoich umiejętności, zostawiając wiadomości religijne na poziomie dziecka. Więc zawsze szukałem, gdzie by tu coś ciekawego usłyszeć, i dowiedziałem się, że tenże ksiądz, którego byłem od świętego Floriana, będzie miał taki kurs wiedzy religijnej w Stowarzyszeniu Katolickim, Stowarzyszeniu Młodzieży Męskiej. To się odbywało w budynku Filharmonii. Na zapleczu tam była sala, gdzieśmy się zbierali. No i to był drugi mój kontakt z nim, może nie taki bardzo bliski. No a teraz muszę powiedzieć, że w tym czasie często chodziłem na wycieczki i specjalnie w zimie, nie tylko w zimie, ale między innymi w zimie na wycieczki narciarskie. Te wycieczki organizował obecny profesor Jerzy Janik. Głównie one były gdzieś w Beskidach, odbywały się, ale moje marzenie było, żeby raz zrobić wycieczkę w Gorce. To nie było łatwe, bo wtedy nie było tam żadnego schroniska, bo jeszcze schronisko nie było odbudowane po spaleniu przez Niemców w czasie wojny, więc to trzeba było wszystko specjalnie jakoś obmyślić i na noc schodzić na dół do wsi, żeby nocować u Urali. No i ponieważ to było moje marzenie, więc umówiłem się z profesorem Janikiem, że ja zorganizuję wycieczkę w Gorce. I między innymi należało do mnie też znalezienie uczestników tej wycieczki. Przyszło mi do głowy, że może by zaprosić tego księdza, który jest taki miły, sympatyczny, ciekawy, przyjemnie się z nim rozmawia. Może by z nami na tę wycieczkę poszedł, ale nie wiedziałem, czy on w ogóle umie jeździć na nartach. No więc doszedłem do wniosku, że to zrobię w taki dość tajny sposób, że się dowiem, jak on stoi z nartami. Mianowicie zrobiłem wypad taki weekendowy do Zakopanego w towarzystwie profesora Hrynkiewicza i nieżyjącego mojego przyjaciela, doktora Stanisława Szymczyka. I na ten wypad do Zakopanego, że zaproszę go, proszę księdza Karola Wojtyłę. No i faktycznie tak zrobiłem. On mi dał jakieś gdzieś pożyczone stare narty. Zdaje się, że te narty jeszcze stoją w muzeum na
na kanoniczej. I księżowskie czarne buty. Ja te narty i buty wziąłem do warsztaciku, do Instytutu Fizyki na Gołębi, bo wtedy fizyka UJ była jeszcze na Gołębi. I tam mu dopasowałem te buty do wiązań i tak dalej. Zaniosłem mu wieczorem do domu i tego samego dnia, późnym wieczorem, siedliśmy w pociąg, nocą jechaliśmy do Zakopanego. Wysiedliśmy nad ranem w Poroninie i tam on poszedł do proboszcza, żeby mu umożliwił odprawienie mszy świętej. Po tym mszy świętej proboszcz zaprosił nas na śniadanie, a po śniadaniu poszliśmy chyba już na nartach z Poronina do Zakopanego. No i ksiądz Wojtyła mieszkał wtedy w Księżówce w Kuźnicach, a ja w domu księdza Stolarczyka znocowałem. Jeszcze na drugi dzień poszliśmy do Doliny Kościeliskiej, a z Doliny Kościeliskiej na Gubałówkę i z Gubałówki żeśmy wrócili na pociąg, wróciliśmy do Krakowa. I przy tej sposobności, że on mi powiedział, jak mu zaproponowałem, że mówi, od przedwojny nart na nogach nie miałem, ale już jeździłem. No i ja się zorientowałem, że on momentalnie przypomniał sobie jeżdżenie na nartach i całkiem nieźle sobie poczynał. Także doszedłem do wniosku, że mogę go zaprosić na tę bądź co bądź trudną wycieczkę w Gorce. Więc ja teraz chodzę dumny bardzo, że jestem jedynym człowiekiem od czasów świętego Piotra, który egzaminował papieża z jeżdżenia na nartach. No i rzeczywiście za parę tygodni odbyła się ta wycieczka. Spotkaliśmy się w Nowym Targu na Kowańcu. I stamtąd poszliśmy na Turbacz. Z Turbacza na Przełęcz Mostownicę. I stamtąd zeszliśmy do Koniny i nocowaliśmy w Koninie. Ale z tym się łączy ciekawa rzecz, którą warto przypomnieć, że jak jeszcze na parę dni przed tą wycieczką poszedłem w takich sprawach organizacyjnych do niego, co, jak, gdzie, kiedy. I on powiedział, że on by chciał w trakcie tej wycieczki odprawiać mszę świętą. Więc ja mówię, proszę księdza, jak to jest możliwe? Przecież w zimie, dzień jest krótki, my musimy wyjść do góry, zejść na dół. No to gdzie my będziemy mieć czas, żeby... A powiedział, żeby iść na mszę świętą. A on powiedział, nie, bo jestem księdzem, odprawianie mszy świętej to mój przywilej i nie mam zamiaru z niego rezygnować. No to na takie diktum już nic nie mówiłem, już trudno. Także jakśmy zeszli na dół do tej Koniny, to poprosiliśmy gospodarza, żeby na drugi dzień rano, jeszcze całkiem ciemno było, żeby nam dostarczył sanie i zawiózł nas do kościoła, to dobry kawałek. I tam on odprawiał mszę świętą, a wtedy było powiedziane, że nie wolno do Komunii Świętej przystępować, jeżeli się cokolwiek jadło od godziny 12 w nocy. Więc myśmy musieli całą tę drogę, tymi saniami, to wszystko zrobić na co. No, przyjechaliśmy z powrotem do tego gospodarza, tam żeśmy zjedli śniadanie i pomału pchaliśmy się do góry. I tak żeśmy szczytami doszli do rzek i w rzekach tam była rodzina góralska, którą Janik znał już z dawna, bardzo porządnych ludzi, do którychśmy mieli zaufanie. I tam w domu ojciec ten, mój ojciec święty, wujek, odprawił mszę świętą. I od nich przez Gorc przeszliśmy do, właściwie nie całkiem, ale przez pasmo, to główne pasmo Gorców, przeszliśmy do Ochotnicy i nocowaliśmy u księdza na plebanii. Potem od tego księdza wyszliśmy z powrotem na Turbacz, a z Turbacza zjechaliśmy do Nowego Targu. I to był koniec wycieczki. Także kilka dni to trwało.
Więc to była taka okazja naprawdę zapoznania się bliższego, bo w trakcie wycieczki ludzie żyją bardzo blisko siebie. No taki miał zwyczaj wujek, że zawsze prosił, że rano przed południem on chce mieć 2 godziny czasu, gdzie z nikim nie rozmawia. Dokładnie nie wiedzieliśmy, na co mu te 2 godziny są potrzebne, ale żeśmy to szanowali i chwilę się z nim nie rozmawiało, a resztę cały dzień to była możliwość rozmowy, czy to wspólnej, czy osobnej. Właściwie to było tak, że on był na wycieczkę zaproszony jako taki uczestnik wycieczki, no powiedzmy sobie kumpel, ale w miarę, przecież to nie to było, co ja opowiadam, pierwsza wycieczka, bo żeśmy chodzili na wiele innych, nie potrafił nawet dokładnie wyliczyć, gdzie, które, ale zawsze tu w Beskidach. I pomalutku on się, że tak powiem, przekształcał już w takiego ojca duchowego, mistrza duchowego. Także ja bardzo dużo skorzystałem, nie tylko od strony turystycznej, ale tak od niego jako takiego duchowego przywódcy. No było to całe towarzystwo, byli to ludzie, którzy już najczęściej już ukończyli studia, ale niedawno, więc w takim wieku, gdzie myśli się o małżeństwie, i w związku z tym jest wiele problemów i pytań. No bo zatem dyskutowaliśmy różne sprawy sytuacji w Polsce, jaka jest. No to był czas stalinowski i tuż przed śmiercią Stalina i po śmierci Stalina, kiedy było bardzo przykro w Polsce. Terror był. Nie było Katowic, tylko Stalinogród. No i także też te sprawy też się nieraz z nim poruszało. Sprawy teologiczne też. No wszystko, co nas interesowało. Ale nie tylko religijne sprawy, bo jak się nabrało do Karola Wojtyły takiego zaufania, widać było, że to mądry człowiek i dobry i to nieraz się szło w różne, do niego z prośbą o porady w różnych sprawach takich życiowych, ale wcale nie związanych z religią. No na przykład był taki problem, że już jak myśmy byli małżeństwem, że dostaliśmy możliwość otrzymania mieszkania z Instytutu Fizyki Jądrowej tutaj na Rydla. I wtedy się dowiedziało, że to jest strasznie poza Krakowem. No i tak żeśmy się łamali, a mieszkaliśmy u babci na Pędzichowie, w centrum Krakowa. No i wiem, że poszedłem do niego i tak mówię, proszę księdza, co by nam ksiądz radził, brać takie mieszkanie tak daleko od Krakowa, czy nie brać? Tak mówię, bierz dziadek, bierz. No i rzeczywiście dobrze poradził. Z tamtego mieszkania dostaliśmy też to jako służbowy. No ale to tylko podaję tak jako przykład. No, także proszę pana, żona troszeczkę znała Wojtyłę, bo przychodził do redakcji i tam przynosił swoje dzieła różne poetyckie. Więc jak jeszcze jako narzeczona, tak jego się dopytywała o mnie. To był chyba 54 rok. Wtedy postanowiliśmy inaczej zrobić, żeby wynająć u górala, znaleźliśmy z Janikiem takie gospodarstwo, najwyższe z wszystkich gospodarstw, pod Gorcem. I tam wynajęliśmy pokój. I przyjechaliśmy w dość dużym towarzystwie na jakieś 10 dni. I stamtąd chodziliśmy tu i tam, żeby pojeździć sobie na nartach. Ale
tych góraliśmy tak dokładnie nie znali. No to także się to urządzało, że rano cicho jeszcze, zanimśmy się zaczęli myć, ruszać, nic, tylko bo on, spaliśmy na podłodze, gdzie była słoma rozłożona. Na całe pół pokoju była słoma. I taka deska była, która oddzielała resztę i na tymśmy spali. No i rano się stawało, tam był stolik, on odprawił mszę świętą, nikt nic nie mówił, cichuteńko. I dopiero po tym mszy świętej zjebał ruch, zaczęliśmy się myć i tak dalej, śniadanie i tak. I ciekawa rzecz jest, jaka kultura była jednak tych górali. Bo ten gospodarz, on się trochę domyślał, że to chyba ksiądz jest. Ale nigdy nas nie zapytał, bo wiedział, że nie chcemy tego o tym mówić, wobec tego uważał, że nie należy pytać. Tam u tego gospodarza wysoko, zeszliśmy na dół i wyszliśmy, proszę pana, znowu do góry na to pasmo Lubania. I tam jest taka wieś Huba. I tamśmy się zatrzymali u chłopów, u tych, u górali. I na drugi dzień rano poszliśmy na Lubań. Ale bez śniadania, bo nie wolno było iść do Komunii Świętej, jak się zje śniadanie. Takżeśmy się zmęczyli cholernie, wie pan, bo jednak spory kawałek był. Pójść do góry, tam jest coś stromo, ten ostatni kawałek. I tam na tym Lubaniu odprawił wujek mszę świętą. Myśmy zrobili ołtarz z nart. On zawsze w plecaku miał wszystko, co potrzeba do mszy świętej. Za to myśmy jemu nie kazali nosić chleba i tam różnych spożywczych artykułów. To już myśmy brali, a on miał, kielich miał taki z XVII wieku, kielich rozkręcany. Także mógł tę stopkę odkręcić od właściwego kielicha. No i miał pudełeczko z opłatkami, flaszeczkę z winem, miał taką lekką sutannę też w plecaku, że na i jakiś taki ornat bardzo lekki. Także najpierw wkładał tę sutannę, bo przecież normalnie na nartach jeździł, to nie w sutannie. Zresztą on sam mówił, że ksiądz ma prawo do stroju sportowego, jak uprawia sport. Ale do mszy świętej to wkładał tę taką cieniutką sutannę i potem ten ornat. No a myśmy przygotowali ołtarz z nart i tam on miał też taki obrus do tego i nosił takie tektorowe pudełko z relikwiami. Bo taka jest zasada, że w każdym ołtarzu jest relikwia jakiegoś świętego. To jest jeszcze z czasów, jak w Rzymie w katakumbach odprawiano tajnie msze święte na grobach tych pierwszych chrześcijan umęczonych. Więc on miał takie pudełko tej wielkości z tą relikwią. To wszystko miał ze sobą. I proszę pana, był piękny dzień, wie pan. I był piękny widok na Tatry. To był najpiękniejszy kościół, jaki można by sobie wyobrazić, w którym się odprawiała msza święta. Nie wolno było tej procesji na rynek na Wielkanoc. Ale wolno było, proszę pana, do Poselski plantami tu. I tam przy Poselski było tam jakieś takie podium zrobione i on miał tam kazanie. No to na to kazanie nadlatuje samolot i przelatuje, żeby zagłuszyć go. Co on z tego nic nie robił, zaczekał chwilę, aż samolot odleciał i dalej mówił. Znów samolot wleciał, przerwał. Poczekał, samolot odleciał, dalej mówił. No, wie pan, on miał takie, wie pan, rozsądne podejście do sprawy. Nie zdenerwował się, nic nie gadał, tylko poczekał. No może jeżeli chodzi o moje kontakty z papieżem, no to ponieważ i żona go znała, i ja go znałem, i już żeśmy się tak przywiązali do niego i uważaliśmy go za przyjaciela, więc prosiliśmy go, żeby chrzcił nasze dzieci. I
wszystkie nasze dzieci. Najpierw nam dał ślub, byśmy specjalnie prosili, żeby nie inny ksiądz, tylko on. A potem, proszę pana, kolejną, troje dzieci mamy, to on je chrzcił. Już syna najmłodszego, najmłodsze dziecko, to już na Wawelu jako biskup. Jak była ta sprawa, wie pan, listu biskupów polskich do niemieckich. Dość duże było oburzenie wśród tego towarzystwa bójkowego na właściwie spowodowane dość kiepską odpowiedzią niemieckich biskupów, którzy tak, no niby tak przyjęli to tego, ale bez entuzjazmu. No, że to i no tak, a już komuniści to już szaleli, bo już chcieli jakoś to osłabić, wie pan, to znaczenie tego działania biskupów. Ale ludzie, którzy wcale komunizmu nie lubili, też nie byli zachwyceni tym listem. I wtedy nas zaprosił do siebie już jako biskup na kanoniczą i tam próbował nam to wytłumaczyć. Wiem, że wyszedłem stamtąd, ale mało przekonany. I to później się pokazało, że jednak biskupi bardzo dobrze zrobili, ale w pierwszej chwili troszkę to było... Może, jeżeli o mnie chodzi, to raczej, że może się nie dość dobrze, to zarzucałbym, że się nie dość dobrze przedtem porozumieli z niemieckimi biskupami, że tak się stało, że niemieccy biskupi to przyjęli dość kwaśno to całe to wystąpienie Polaków. Więc to było na kanoniczej. No a jeśli chodzi o franciszkańską, gdzie on nie bardzo chciał się tam sprowadzać, ale to inni księża tam mieli na niego, wywarli na podobne, a ja słyszałem nacisk, że jako biskup krakowski to powinien w tym pałacu mieszkać. A zresztą nic tam takiego nadzwyczajnego nie było, tylko duże pokoje, gdzie urządzał spotkania. A za tym dużym pokojem taki malutki pokoik, gdzie stało łóżko i tam on spał. Także żaden luksus to nie był. I on tam urządzał przynajmniej raz w roku spotkanie wszystkich tych przyjaciół z wycieczek, a więc byliśmy i my fizycy, i ci kajakarzy. Zresztą niektórzy fizycy byli kajakarzami. No, to nie było takie rozgraniczone. I to zawsze był jakiś poczęstunek. Nawet tam wyciągał jakieś wino, przypuszczalnie po sapierze z piwnicy. A także były innego rodzaju konferencje. To ja pamiętam, chyba za dwa razy na tym byłem, jakieś filozoficzne jakieś tematy. I wtedy dużo ludzi... On był w tym brał udział. I zwykle tak to się odbywało, że on siedział przy osobnym stoliku i miał jeszcze coś do roboty i przy tym dużym stole, tej największej sali, wszyscy goście siedzieli. No i tam dyskutowali, a on się przysłuchiwał. Tak pozornie by się mogło wydawać, że nie bierze udziału, ale on był tak zdolny, że on dobrze wiedział wszystko, co się tam dzieje, a jeszcze w wolnych chwilach to sobie tam coś pisał, albo czytał. W ogóle był to człowiek, dla którego miałem podziw. Nie, wcale niekoniecznie tylko z powodów, powiedzmy, jakichś moralnych czy religijnych. On nigdy nie był zmęczony.
On potrafił naraz kilka rzeczy robić. On najlepiej wykorzystywał wszystki czas. On na przykład jak, jako biskup, jak jechał samochodem, no zawsze z szoferem, bo on nie prowadził, to miał lampkę, na tylnym się siedział, na tylnym siedzeniu i taką podkładkę i tam coś pisał, i te, żeby tego czasu w samochodzie nie marnować. Proszę pana, to towarzystwo kajakarzy, to ja do nich zawsze miałem pretensje o to, że oni szli do niego wieczorem i późno w noc siedzieli. A on na drugi dzień rano, już o 7 czy o 6 już musiał odprawiać mszę świętą. Nie mieli litości dla niego. To mnie trochę irytowało. Ale nie jego. No, dla niego to było nic. Czy on więcej pośpi, czy mniej. Albo na przykład na nartach. Też nie widziałem, żeby kiedyś był zmęczony, albo żeby powiedział, że już mu się nie chce dalej iść. To był niezdarty człowiek. To, co przeżyłem już, jak się dowiedziałem, że jest papieżem, to wie pan, nogi się podobno ugięły. Oraz, że był no po prostu mur, beton, że papieżem to musi być Włoch. A druga rzecz, jeżeli to już dotyczy mnie samego, akurat byłem za granicą i mieszkałem u mojego przyjaciela w Nottingham. I ten przyjaciel z żoną gdzieś poszedł, ja zostałem w domu z jego najmłodszym synem, w takim wieku 10 lat. I nagle dzwoni do mnie ten główny ten profesor, którego obajśmy pracowali, i mówi mi: słuchaj, Jacek, bo podobno kogoś z Krakowa wybrali papieża. Ja mówię: co ty takie rzeczy opowiadasz? To nonsens, to przecież niemożliwe. No to opowiada mi: wiesz co, to pójdź na telewizor, bo będzie on pokazywali teraz. No to poszedłem do tego małego chłopaczka, poprosiłem go, żeby mi puścił telewizor. No i siadłem, rzeczywiście jest biały dymek, pokazują, wie pan, potem całą tę fasadę Bazyliki Świętego Piotra, jest balkon tam na górze, dywan spuszczony, no i czekamy. I proszę pana, w pewnym momencie wychodzą tam cała masa księży i prowadzą kogo, jakogo wujka, jak babcie, drzwicie w kaloszach. Wie pan co, że naprawdę to było, nigdy czegoś takiego nie przeżyłem. Niesamowite. Ale też od razu, proszę pana, jakoś poczuliśmy, że właściwy człowiek na właściwym miejscu. Bośmy go znali, bośmy wiedzieli, co on wart, prawda. Żeśmy się bardzo cieszyli. Papież nas zapraszał i po pierwsze przez polski kościół załatwiał, że nam dawali pozwolenie, dawali paszport, bo tak to pewnie nie tak łatwo było. Potem dawał nam utrzymanie, bo też nie byłoby nas stać, wie pan, żeby tam zapłacić za życie przez kilka dni w Rzymie. Castel Gandolfo to było podobnie jak na tych zebraniach naukowych, które jako arcybiskup urządzał w Krakowie. Że on sobie siedział przy stoliku troszeczkę osobno. Tu było całe towarzystwo, siedziało na krzesłach. Przeważnie na balkonie, bo tam w Castel Gandolfo jest jeden taki balkon, który nie jest widoczny. Znaczy jest widoczny, że jest balkon, ale nie widać, co się dzieje na tym balkonie. I więc tam żeśmy siedzieli i tam była tablica też. I Ojciec Święty raczej się przysłuchiwał, a potem nas zapraszał na obiad albo na kolację. Przy tej kolacji on dopiero wtedy zaczynał komentować to, co było mówione. I było widać, że on w tym bierze udział. Ja bym nigdy tak nie potrafił. Od tego do kolacji to już połowę zapomniał.
on wszystko wiedział. Także to była jego metoda, że raczej się przysługiwać, a potem w pewnym momencie wziąć udział w dyskusji, czy powiedzmy komentować coś. No oczywiście były przerwy, to można było podejść, porozmawiać. No jak się przy przywitaniu nieraz a on poza tym niesamowitą miał pamięć. A to moje wszystkie dzieci, to on znał wszystko. I nie tylko moje, wszystkich tych, to cała tłum ludzi, każdy wie, co jego dzieci, gdzie, co, jak. Niesamowite, proszę pana. No więc tu też były możliwości, wie pan, porozmawiania. I przy pierwszym tym casting Galdolfa, jak już tam przyjechali, i tam oczywiście Ojcze Święty, on mówi, nie, mówcie do mnie wujku. Także ten przywilej mieliśmy już później cały czas.